Dzisiejsze spotkanie Narodowej Rady Rozwoju do spraw bezpieczeństwa i obronności poświęcone było perspektywie naszym zdaniem nadchodzącej, niebezpiecznej operacji wymuszania czegoś, co będzie nazwane kompromisem rosyjsko-ukraińskim w wojnie toczącej się na Ukrainie. Ten kompromis, czy to w formule ziemia za pokój, czy w jakiejkolwiek innej, który by był nagrodą dla Rosji za agresję, jest z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej nie do przyjęcia. Każda nagrodzona agresja jest bowiem pokusą do kontynuowania polityki, która przynosi zyski. Zatem Rzeczpospolita Polska musi stać na stanowisku nienaruszalności granic w Europie, tym bardziej w drodze zbrojnej. I w obecnej sytuacji, a zatem w rozpatrywanie jej w kontekście zarówno nadchodzących wyborów w Stanach Zjednoczonych i stanowiska obu kandydatów głównych, którzy zresztą w tym zakresie, tak jak to odczytujemy, mają stanowiska w istocie zbieżne, choć rozmaicie retorycznie prezentowane, i w kontekście nadchodzących w przyszłym roku wyborów niemieckich i niemieckiego parcia do porozumienia z Rosją, i w kontekście sytuacji na froncie, zasobów stron wojujących, to wszystko rzutuje na pozycję Polski, która naturalnie nie ma siły supermocarstwa, aby te okoliczności międzynarodowe zmienić, ale która też nie ma żadnego interesu w tym, aby żyrować propozycje rozwiązań, które będą wiodły do kolejnej wojny w Europie Środkowej, która może ostatecznie zagrozić także i bezpieczeństwu Polski. Stąd bardzo poważne potraktowanie tego zagadnienia, próba rozpoznania także możliwych sojuszników, czyli państw położonych w naszym regionie z podobnym poczuciem zagrożenia ze strony Rosji, z podobnym obrazem sytuacji i próba rozpoznania instrumentów oddziaływania i na polską opinię publiczną, aby była świadoma skali tego zagrożenia i nadchodzących w najbliższych miesiącach, bo to już nie są lata, to już są miesiące wyzwań, i możliwości stawiania im czoła. A zatem to dzisiejsze spotkanie należało, myślę, do jednych z najważniejszych, jakie mieliśmy okazję na przestrzeni ostatnich lat odbyć w zakresie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej.